poglądy i osądy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybieram Polskę. Dlaczego Polskę? Dlaczego w noc kultury? Dlaczego w Opolu? W Opolu, dlatego, ponieważ w Opolu bardzo prężnie działała mniejszość polska w okresie międzywojennym. Wybieram Polskę, ponieważ dokonali takiego wyboru na podstawie konwencji genewskiej można było prawa mniejszości w specjalny sposób chronić w związku z tym w Opolu powstawały szkoły mniejszościowe powstawały chóry działały szkoły to wszystko było bardzo ważne dla mniejszości polskiej w okresie międzywojennym i o tym chcemy przypomnieć podczas właśnie gry miejskiej A dlaczego jeszcze w noc kultury takie padło pytanie? w noc kultury ponieważ wszystkie działania które w tym roku Archiwum podejmuje, są związane ze stuleciem odzyskania niepodległości. Chcemy, żeby ten rok był wyjątkowy i chcemy przypominać historię Opola. W historia tym, jest integralną w tym. częścią Oczywiście, naszej tak. kultury narodowej. To coś nowego w działaniach archiwum, bo archiwum to się kojarzy z trochę zatęchłymi pomieszczeniami, w których znajdują się różne stare teczki, stare papiery, skoroszyty, księgozbiory, gdzie ktoś w okularach, tak jak ja teraz, siedzi pochylony, zgarbiony i, i, i coś tam notuje, wpisuje, wypisuje, a tu nagle wychodzicie na miasto, otwieracie się na młodzież i będziecie z nią biegać po ulicach, rozwiązywać różne. Zagadki, zadania. No tak, to w taki troszeczkę zakamuflowany sposób pokazania tego, co w archiwum jest, ponieważ każdemu punktowi gry będzie towarzyszył panel wystawy. Na tej wystawie, na pojedynczych panelach, będzie można zobaczyć to, o czym będziemy starali się zachęcić do w grze. Więc zagadki będą również związane właśnie z naszą wystawą, opartą na archiwaliach. Czyli czy aby wygrać. Taką grę miejską. O nagrodę zaraz zapytam. Trzeba będzie najpierw przyjść do archiwum i obejrzeć Wasze wystawy, zaznajomić się, zrobić sobie tak zwany research albo obóz kondycyjny w archiwum, po to, żeby później dobrze wypaść w tej grze. Nie, zupełnie inaczej. My z, tą, my z tymi panelami wychodzimy na miasto, czyli w każdym punkcie gry będzie znajdował się jeden pojedynczy panel wystawy. Więc wystarczy odnaleźć. Jeden, jedna plansza wystawowa. Aha. Jedna plansza wystawowa będzie przy punkcie gry. Tam będą nasze skany, naszych archiwaliów, będzie opis historyczny. I trzeba będzie go po prostu przeczytać, zapoznać się z wystawą i odpowiedzieć na pytania. Aby tam właśnie znaleźć w treści tego panelu, no, klucz do rozwiązania tego zadania. Tak. Aha, czyli to jest sprytne. Najpierw przeczytaj, coś ci w głowie zostanie, i z tym, co zostanie, możesz grać dalej, tak? Tak, dokładnie tak. W taki sam sposób przygotowywaliśmy testy podczas nocy muzeów i okazało się to świetnym sposobem na edukację i zapoznanie Opolan wtedy z historią opolskiego konsulatu. A będą to miejsca nieprzypadkowe, te 10 miejsc? Będą miejsca nieprzypadkowe, jednak nie będziemy y, dokładnie w tych miejscach się znajdować. Postaramy się, żeby y, rozplanować y, przestrzennie grę w samym śródmieściu. Bo gdybyśmy chcieli y, grać w całym opolu, y, to niestety musielibyśmy się wybrać do Groszowic, do Maliny, do Grudzic i sama gra nie byłaby możliwa do przeprowadzenia. Dlaczego do Maliny, do Grudzic, do Groszowic? Bo tam bardzo prężnie działała mniejszość polska w okresie międzywojennym. Tam właśnie działały mniejszościowe szkoły, chóry polskie. I te miejsca postaram się przenieść do centrum, opowiadając o nich ze względu na to, że logistycznie granie nie byłaby możliwa do przeprowadzenia w A, samych no, miejsca. No, na przykład w centrum Opola panel poświęcony Groszowicom, tak? tak A co w szkole, było w, no, w grudzicach działał chór, właśnie grudzicach, w, w, w Grudzicach działała szkoła tak. mniejszościowa, w Groszowicach w malinie. Działo bardzo prężnie chór. W Gruzicach mamy również Suchym bibliotekę. Boże była drukarnia. Tak, w Suchym Suchymborze była drukarnia. O drukarni też będziemy mówić. Będziemy mówić o nowinach. Będziemy przypominać sylwetki związane właśnie z wydawaniem polskich polskiej gazet w okresie międzywojennym. No ale tutaj nowiny, które później były drukowane w Suchym Suchymborze, możemy również zlokalizować w samym centrum Opola, bo już za placem Sebastiana w, na ulicy Łangowskiego. A czytam, że na każdym stanowisku gracz będzie miał do wykonania określone zadanie. Na czym ono będzie polegało? Czy to będzie coś w rodzaju, nie wiem, testu z historii, co będą pytania zadawane jak w teleturnieju? Czy, czy będzie jeszcze musiał coś zrobić? Nie, no, zadania są bardzo przyjemne, ponieważ jedno zadanie dla osoby dorosłej to jest pytanie z planszy, czyli musimy zapoznać się z tematem, tematem tego określonego miejsca. Natomiast dwa zadania kolejne, jedno skierowane dla osoby dorosłej, drugie dla dziecka, polega już troszeczkę na zaangażowaniu się na kreatywności, na odśpiewaniu piosenki wykonaniu jakiegoś zadania, yy, A jakie to ćwiczenia. będą piosenki? No, no piosenki to będą, trzeba słowa. ale to wszystko przygotujemy. Będą śpiwniki, będą... Yy, wszystko I to będą przygotujemy pod same kątem piosenki, tego... Te piosenki, które mniejszość polska śpiewała w, przed okresie, wojną, międzywojennym. w okresie międzywojennym. Tak. I wcześniej no i wcześniej, czyli piosenki polskie, dawne piosenki polskie, no będziemy oczywiście pomagali, bo wiemy, że nie jest łatwo zaśpiewać piosenkę, której się nie zna, więc będą towarzyszyły, będzie towarzyszył aktor, który, który pomoże tą piosenkę A, zaśpiewać. Będziemy zachęcać do tej aktywności. Tak? Tutaj miasto znacznie wspomogło jako współorganizator tej gry i zaangażowało do jej wykonania profesjonalnych aktorów, także na sześciu stanowiskach będą profesjonalni opolscy aktorzy. A na czterech, no już archiwiści wcielą się w role historyczne. Jeżeli teraz kogoś zainteresowaliśmy naszą rozmową, kto zdecydował się wziąć udział w tej grze, to o której ma się stawić i gdzie? E, może rozpocząć grę w każdym miejscu, gdzie zobaczy panel z napisem Wybieram Polskę lub pod archiwum państwowym w Opolu na ulicy Zamkowej 2 o godzinie 18.00. Ulica Zamkowa 2, godzina 18.00. Od 18.00 start lub w każdym punkcie, w którym zobaczymy hasło, wybieram Polskę. Tak jest. Ono jest ciekawe, bo przeciętnemu mieszkańcowi kraju, gdzieś powiedzmy, na no Wolszczynie to może nie, ale gdzieś w Rzeszowie, Opole kojarzy się nawet do dziś z miastem, które nawet do dziś jest w jakiś sposób niemieckie. Mało kto wie, że tutaj był tak mocny polski ruch przed wojną. No myślę, że faktycznie ta wiedza nie jest powszechna, zwłaszcza gdy pojedziemy do Warszawy czy do Polski Wschodniej. Opole jest kojarzone wyłącznie jako miasto niemieckie. Jednak Opole ma bardzo bogatą historię, czego zdążyliśmy, się poznać, zdążyliśmy poznać podczas obchodów 800-lecia. Czyli każdy z tych okresów historycznych ma swoją jakby odrębną historię związaną z państwowością. A ten okres międzywojenny jest okresem bardzo ciekawym. Mało się mówi o, o Związku Polaków w Niemczech, o organizacjach mniejszościowych. One działały i. I tą właśnie kwestię chcielibyśmy przypomnieć. Chcielibyśmy Opolanom to po prostu pokazać i zachęcić do zgłębiania historii Opola z tego okresu. Co również ważne, te informacje się pojawiają. One się pojawiają coraz częściej w internecie, w artykułach, w gazetach. No w tym roku również świętujemy kolejną rocznicę RODła. Więc też już były dwie wystawy w tym roku organizowane. O Rodle, o Związku Polaków również była mowa w tamtym roku na konferencji organizowanej przez panią wicewojewodę. Wioletę Porowską, gdzie mówiło się o kobietach dla niepodległości, tam też się pojawiały rodłaczki. To, to są postacie ciekawe, które, które warto, warto przypominać, warto o nich mówić. I ta sama historia jest związana z, z normalnym życiem ludzi, czyli z, z, z uczestnictwem właśnie w, w chórach, w szkołach. Oto czy ten ruch polski przed wojną miał swoją martyrologię oraz o pewien fenomen kultury, wydarzeń takich masowych, kulturalnych, zapytam Panią już w drugiej części naszej rozmowy. Naszym gościem wciąż jest Pani Aleksandra Starczewska-Wojnar z Archiwum Państwowego w Opolu, a ciąg dalszy na Radio Opole 2 oraz Radio opole.pl Właśnie, proszę Pani, czy, czy ten ruch, o którym mówimy, on miał też swoją jakąś martyrologię, prawda? Ci Polacy przed wojną nie mieli tutaj tak łatwo. Nie mieli łatwo. Zwłaszcza po dojściu Hitlera do władzy. No tak, ale tu już mówimy o tym okresie, kiedy, no, kiedy te zjawiska historyczne są już są już spowodowane właśnie dojściem Hitlera do władzy, y, sytuacją, która się zaogniała przecież w całych Niemczech i nie tylko kłopotami Polaków, ale również innych nacji. My tutaj podczas gry nie będziemy pokazywali tych negatywnych wydarzeń, tego, co jest trudne do wspominania. Staramy się pokazać tą codzienność Polaka w Niemczech, tego, co mógł wybrać w, w pozytywnym aspekcie, czyli działania tych towarzystw do momentu, kiedy mogły działać. To wróćmy teraz, zostawmy historię. Wróćmy teraz do najbliższego piątku, do nocy kultury. Chciałem zapytać o coś takiego, bo powszechnie narzeka się na to, że Polacy nie czytają, nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, że tylko Grill lub Sławomir ze swoim disco polo, ewentualnie piłka. Piłka nożna. A tymczasem, gdy jakieś instytucje rządowe, pozarządowe, samorządowe, kulturalne organizują właśnie tego typu imprezy, jak Noc Kultury, czy jak niedawny Festiwal Książki, nagle zjawiają się tłumy, kupują te książki, uczestniczą w tych grach. Y Widać, że ludzie łakną tej kultury. Jak pogodzić tę opinię o rzekomym braku ukulturalnienia Polaków z ich masowym uczestnictwem w tego typu imprezach? Przecież też już któraś z kolei noc kultury i z roku na rok coraz więcej ludzi w niej bierze udział. My to widzimy nawet w radiu, bo też uczestniczymy w tym. No, ja sama próbowałam dostać się do radia, podczas którejś nocy kultury I nie udało i mi się, się nie pani? udało. Więc to zapraszamy teraz. W no tym roku. Nie będę mogła, bo będę w pracy. Ach, no tak, ale, będzie pani organizowała e, grę uliczną. Tak, ale e, myślę, że to jest troszeczkę krzywdzące dla, e, dla mieszkańców miasta w ogóle dla Polaków, mówienie o tym, że nie chcą uczestniczyć w kulturze. Myślę, że chcą uczestniczyć, tylko potrzebują e, atrakcyjnej oferty kulturalnej i, i taka coraz częściej jest stwarzana. Ponieważ animatorzy kultury, no pracownicy muzeów, no również naszego, naszego archiwum, starają się, by sprzedawać tą kulturę, pokazywać ją w sposób atrakcyjny, żeby nie była nudna. Czyli nie dwugodzinny, nudny wykład, hermetycznym językiem prowadzony, czy, czy tylko właśnie gra uliczna albo warsztaty. Tak, te warsztaty, gry uliczne są bardzo popularne. W tamtym roku podczas gry związanej z 800-leciem w Grze Miejskiej organizowanej przez archiwum wzięło udział 260 osób. To jest ogromny wynik ze względu pewnie na to, to prawie na. jak jej... wszystkich biegach, maratonach ulicznych. Tak, i, i te osoby ciągle dochodziły, tak? dlatego też zdecydowaliśmy na to, że można gry rozpocząć w, w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, w którym Państwo znajdą, znajdą napis Wybieram Polskę. Polskę, bo, bo każdy może się z nami pobawić, a przy okazji bardzo dużo nauczyć. Nie powiedzieliśmy jeszcze nic o nagrodach? Nagrody, tak. Nagrody są, y, oczywiście, z logiem Wybieram Polskę. Ufundowane są przez Urząd Miasta Opola, który współuczestniczy w organizacji tej gry. Y, y, będzie piękna torba Jutowa. Bardzo y, ciekawe logo, bo y, to Wybieram Polskę czytamy z wykrzyknikiem a w o jest taki ptaszek, jaki zakreślamy w ankietach, gdzie właśnie, gdy coś tak. wybieramy, prawda? Tak. Gdy wybieramy właściwą odpowiedź i w tym o, w tym kółeczku litery o jest taki ptaszek. Bardzo to no. ciekawe jest, No tak pomysłowe. właśnie został skonstruowany ten logotyp, żeby, żeby, był, żeby był ciekawy, ładny. W takiej torbie również znajdą się kubki. Będą to kubki właśnie z logotypem Wybieram Polskę i jeszcze kubeczki, które przygotowaliśmy na niepodległą Wypełni, wypełni, wypełni serce, serce Polską. Polską. Właśnie dostałem od pani taki kubek, za co serdecznie dziękuję. I wypełnię ten kubek polską też. Albo swoją, yy, swoim oddaniem yy, tej idei, którą wy chcecie propagować w trakcie Nocy Kultury. I dziękuję za dzisiejszą bardzo rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem była pani Magda, yy, pani, przepraszam, pani Aleksandra Starczewska-Wojnar z Archiwum Państwowego w Opolu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.